jaki jest krajobraz, prawda, tego wszystkiego. Dziękuję. No więc z panem Banasiem sytuacja jest dosyć gorsząca, dlatego że w tej chwili weszły w konflikt dwie instytucje państwa. Najwyższa Izba Kontroli weszła w konflikt z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. No to jest niedopuszczalne, bo albo mamy mieć poważne państwo i je szanować, albo sobie lekceważymy państwo. I to budzi moje zgorszenie. Uważam, że politycy, którzy do tego doprowadzają, to są chłopcy w krótkich majteczkach, a nie politycy. Co do osoby Banasia, no jak państwo wiecie, ja nie jestem obiektywny, bo ja go po prostu znam bardzo długo. Znałem go także, jak był działaczem podziemia. 3 lata siedział w więzieniu za to. Ale też ma swoje słabości. Uważam, że jest takim też, no, człowiekiem, no, szukam dobrego słowa, żeby go nie obrazić, ale takim, no, lubi być kombinatorem. Takim na własny użytek, no. Gdzieś jakieś pieniądze nie zgłosił, to wszystko prawda. Ale czy to jest zarzut kryminalny? Czy z tego można robić zarzut, że on jest jakimś przestępcą? No nie. Tu polityka wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem i im prędzej strony tego konfliktu dojdą do porozumienia i wyjaśnią sobie sprawę i przestaną nas gorszyć, nas, zwykłych obywateli, takim spektaklem, tym lepiej. Takie jest moje zdanie na ten temat, a poza tym, no to już w kilku komentarzach o tym mówiłem, o tych zarzutach, o tym wszystkim, nie chcę państwa zanudzać. A druga część pytania wysił, to jaka była? Wybory, boż. Myślałem, że już o tym nie będę musiał, ale no dobra, nie uniknę. No zobaczcie, kto startuje, no. Przecież to jest tak, że stajnia dawnych służb specjalnych, komunistycznych, wypuściła tym razem kilka nowych modeli, tak? Oni na każde wybory wypuszczają nowe modele. A nuż się Polacy nabiorą, a nuż zagłosują i będziemy siedzieć i śmiać się przy wódzie znowu z głupoty Polaków, tak? Za duży wpływ mają ciągle bezpieczniacy i wojskowe służby. Za duży. Nie wzięliśmy ich za twarz, nie zmusiliśmy do służby polskiemu państwu, no to służą komu się da i okradają polskie państwo jak mogą. I to jest niestety prawda. I po tym wstępie powiem tak, no na kogo można głosować? No? Czy można głosować na tego pana, który z homoseksualizmu zrobił swój wehikuł polityczny? A co mnie obchodzi, kto z kim śpi? To nie jest sprawa polityczna. Więc jak ktoś robi z tego sprawę polityczną, to trzeba go eliminować, no bo jest jakimś szkodliwym dewiantem. To jest ten jeden. Ten drugi udaje katolika, a tymczasem mówi, że zwierzęta będą zbawione. To co za katolik? To jakiś jest po prostu heretyk. Takich już było wielu w dziejach i Kościół sobie z nimi radzi, ale my musimy też sobie z nimi radzić. Po prostu nie dajmy się nabierać na farbowane lisy, no. Ten pan ładnie mówi, ale jest heretykiem kompletnym, panteistą. No. Herezja panteizmu to są pierwsze wieki chrześcijaństwa. I sobie Kościół z tym poradził. Można poczytać doktorów Kościoła i przestać słuchać tego pana, który jest produktem TVN-owskim. Następny, ta pani. No, wyjątkowej inteligencji niewiasta, prawda? Czy chcielibyśmy mieć takiego prezydenta? Ja nie. Pan Max Kolonko się zgłasza nawet, prawda? Że on mówi, ostatnia szansa dla Dudy, ostatnio czytam. Niedługo ruszy Max Kolonko, DEFCON 5, hashtag revolution. Ja nie wiem, co on je. Mam tutaj jakieś podejrzenia, że coś mu dosypują do tego jedzenia chyba, no bo nie wiem, skąd to się bierze. I jest dwóch kandydatów, którzy... Znaczy, uważam tak, uczciwie powiem. Głosowanie na Bosaka i głosowanie na Dudę, tak mogą postąpić patrioci, tak? Bo generalnie ktoś ma usposobienie narodowe, nie odpowiada mu Duda, może głosować na tego Bosaka. Ktoś
jest bardziej realistycznie usposobiony i chce po prostu, żeby czerwoni nie doszli do władzy, no to nie ma wyjścia, musi głosować na Dudę. I takie jest rozumowanie. Ale ja nie jestem skłonny potępiać tych, którzy chcą głosować na Bosaka. Bo to jest po prostu kwestia pewnego temperamentu i poglądów, ale poglądów patriotycznych. Nasz obóz patriotyczny w tej chwili jest rozdarty pomiędzy tymi dwoma organizacjami, które są nieidealne. Mam zastrzeżenie coraz większe do Konfederacji, o którym mówię i napytuję sobie biedy, bo zaraz się na mnie wylewa straszny hejt, że liczyłem na to, że oni wchodząc do Sejmu, czego im życzyłem, żeby weszli do Sejmu i żeby punktowali PiS z prawej strony, że to będzie zdrowe, no niewiele robią. A jak robią, to się kompromitują, bo albo Korwin nie chce potępić Putina, bo uważa, że Putin to jest świetny prezydent, albo Braun wymyśla, że Polska ma być neutralna. Czy co to w ogóle jest? Jaka neutralna Polska między Niemcami a Rosją? Przecież ta Polska wyparuje natychmiast, bo nas zjedzą zarazki ruskie i niemieckie. Więc ten antybiotyk amerykański, który jest nam aplikowany teraz, jest fatalnym antybiotykiem, bo ma rozliczne skutki uboczne, o których dyskutowaliśmy przez ostatnią godzinę, no ale jednak atakuje chorobę czerwonych oczu. Atakuje chorobę zaraz, którą przyniosła zaraza rosyjska i niemiecka. A te zarazki są uśpione. Przecież te wszystkie wirusy są ciągle obecne w polskim organizmie i one mogą odżyć w korzystnych warunkach. Więc ten amerykański antybiotyk jest konieczny. No nie mamy lepszego wyjścia. I można mi mówić, że jestem agentem Pisraela, czy stręczycielem pisowskim, jak to zwolennicy Konfederacji lubią mnie nazywać, ale ja tak myślę, staram się myśleć realistycznie. Z drugiej strony zwolennicy PiS-u mówią, że jesteś zdrajcą, bo krytykujesz PiS, wydziwiasz na Dudę i tak dalej. No ale no tak jest, no bo widzę też wady tego ugrupowania, a zatem... No mniej więcej chyba przedstawiłem wszystkich kandydatów i przedstawiłem swój pogląd. Ja powiem Państwu tak, do końca, do wyborów nie będę wzywał na głosowanie na konkretnego kandydata, bo byłoby to z mojej strony nietakt i bezczelność. Tutaj Państwo musicie podjąć decyzję sami i ja tego ani nie ułatwię, ani nie obrzydzę. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za odpowiedź na obydwa pytania. Myślę, że większość z nas jest usatysfakcjonowana z odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Jeszcze Szymon. No i powolutku będziemy kończyli, tak? Po skończeniu spotkania nasi goście, prawda, będą podpisywali swoje książki, tak? No wcześniej jeszcze jest dużo książek do zakupu. Bardzo zachęcam Państwa do zakupu książek. No, a później podpisy, tak? Szymon? Dziękuję, Wiesiu. Ja powiem krótko. Jeżeli z Belwederu do Empiku przeniesiemy aneks, albo pan prezydent go przeniesie, to ja nie będę miał problemu, na kogo głosować. Pójdę po ten aneks bez butów. Natomiast inaczej to po prostu wszystko jest palce na wodę pisane i 4-5 lat już teraz udowodniło to. Pan prezydent Duda zaczynał od konstytucji i dla mnie był bohaterem. No niestety skończył tak jak skończył. Natomiast to znaczy oczywiście, że tak, no druga tura będzie, znaczy druga kadencja będzie podobna do pierwszej, także nie ma żadnego w tym, nie ma żadnych wątpliwości, ale nie o to chodzi, ty mówiłeś o czym? A no właśnie, jeszcze chcieliśmy wrócić na chwilę do tej kwestii 447 i o Kongresie Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że ta ustawa przeszła w taki sposób, że większość kongresmenów w ogóle nie miała pojęcia, jak ona przeszła. Było to na zasadzie zawieszenia reguł i było to przeprowadzone w ten sposób, że kiedy osoby z Polonii chodziły do kongresmenów i pytały o tą ustawę, to
ci kongresmeni po prostu nie wiedzieli, o co chodzi. Więc musimy sobie zdawać sprawę z tego bardzo mocno. I teraz, kiedy mamy inicjatywę obywatelską, projekt ustawy, która ma bronić polskiej własności, próbujemy uczyć, próbujemy pokazywać Polakom, że jest następna okazja do tego, żebyśmy postępowali tak jak tutaj Polacy z Polonii, żebyśmy szli do posłów, żebyśmy pisali do nich, żebyśmy e-mailowali do nich i tłumaczyli im, że istotą... Tak, i pytanie jest, czy pan redaktor mógłby więcej mówić na swoich programach w komentarzach tygodnia o tym, co rzeczywiście miało miejsce w styczniu na przykład, bo w styczniu prawie ćwierć miliona ludzi, ponad 200 tysięcy, oddało swoje podpisy razem z numerem PESEL, proszę państwa, to jest takie social security, gdybyśmy wpisywali do naszych petycji, no to jest skandal, że my posługujemy się takimi metodami w Polsce, ale 200 tysięcy ponad odważnych ludzi podpisało inicjatywę obywatelską w sprawie obrony własności, a teraz krok następny to po prostu udanie się osobiście do posłów i tłumaczenie im, że zapamiętamy ich za takie głosowanie, jakie mieliśmy miejsce 19 lipca zeszłego roku, no to po prostu będziemy pamiętać drugi raz. Pytanie jest, czy pan redaktor będzie tej sprawy pilnować w swoich komentarzach mocniej. Dziękuję. Odpowiedź brzmi tak. Za to już mnie wylano z polskiego radia i za to już mnie wylano z telewizji, że o tym mówiłem. Więc oczywiście, że tak, bo jest to dla mnie bardzo istotna sprawa. Tylko nie chciałbym poruszać się w obszarze mitów, tylko bardziej chciałbym się poruszać w obszarze tego, co możemy zrobić, tego, co jest realne i tego, jak możemy skutecznie działać. Skuteczność jest dla mnie tutaj bardzo istotna. Skuteczność. Nie manifestowanie uczuć, tylko skuteczność. I teraz Robert Bąkiewicz jest moim zdaniem najlepszym działaczem tego obozu narodowego, bo to jest bardzo rozsądny i skuteczny człowiek. Zorganizował akcję, przeprowadził ją przy pomocy młodzieży przede wszystkim, co też jest niebagatelne, i zebrał imponującą ilość podpisów. Jeżeli rządzący to zlekceważą, to się na nich to bardzo groźnie odbije i może zachwiać pozycją w ogóle obozu władzy. Więc dla mnie kwestia debaty na temat roszczeń w Sejmie Polskim jest niepodważalna. Taka debata musi się odbyć, ponieważ 200 tysięcy obywateli tego żąda. I to nie jest bagatela. To jest w Polsce i tego można pilnować w Polsce, ale państwo, jest mój apel wielki, bo ja ciągle czuję się niedoinformowany, jeżeli chodzi o sprawy w Ameryce. Jest kilku ludzi, którzy przysyłają mi bardzo ciekawe analizy, dzięki temu coś wiem, ale to jest za mało. W momencie, gdy była uchwalana ta ustawa Just 447, to my nie wiedzieliśmy nawet, w jakiej procedurze jest to uchwalane, a powinniśmy to antycypować wcześniej, wiedzieć o tym. My powinniśmy wyprzedzać trzy kroki do przodu działania i monitorować przeciwników, bo przecież oni cały czas coś robią, a my powinniśmy mieć raporty na temat tego, co oni robią. A nasi politycy na pewno. I wtedy się okaże, kto jest politykiem dojrzałym, odważnym, a kto jest kunktatorem i gówniarzem. Bo deklaracje, że nie oddamy ani guzika, nikogo nie przekonają. Już w naszych dziejach byli politycy, którzy składali takie deklaracje i rzeczywiście może swojego guzika nie oddali, ale całą Polskę oddali. I dzisiaj, gdy słyszę, jak pan Brudziński czy nawet pan prezes Kaczyński mówią tak śmiało, że nie oddamy nic, to ja bym chciał, żeby za tym szły konkretne działania. I tutaj nie zyskuję pisowskiego poklasku, bo rzeczywiście to jest rzecz ważna. Ale zauważajmy też rzeczy następne. 20 miliardów złotych wyparowało z kasy KGHM-u poprzez zakup firmy Kwadra, kanadyjskiej firmy Kwadra. To się zdarzyło pod koniec rządów PO i PSL. Było 5 lat na to, żeby rozliczyć winnych tej sprawy. Marnotrawstwa 20 miliardów złotych. Przecież kupiono kopalnię w Kanadzie, która jest tylko dziurą w ziemi,
nie ma pozwoleń i nie będzie miała pozwoleń środowiskowych. Więc jest zablokowana. Wydawanie pieniędzy na takie rzeczy to jest jakiś po prostu jakaś aberracja. Kupiono kwadrę na górce cen miedzi. Kiedy wiadomo, że nigdy nie kupuje się kopalni, zakładów wydobywczych, kiedy surowiec stoi najwyżej, tylko kupuje się na dole. Ale no, jeżeli ktoś tak gospodarzy mieniem Polski, to powinien siedzieć w więzieniu. Tymczasem cele dla tych ludzi są ciągle puste. A pan prezes Wirt, który podejmował decyzję o zakupie kwadry, dostał z rąk pana prezydenta Dudy tytuł profesora. No, to są fakty, tak? Także ja zauważam te wszystkie mankamenty i ciągle jednak mówię, że wybierajmy tych, którzy mają szansę wygrywać. Bo ja, wspaniale, idealnie jest powiedzieć, chcemy mieć partię Prawo i Pięść. Ja bym chciał, żeby taka partia była. Prawo i Pięść. Skuteczna, rozsądna, pragmatyczna i realizująca ideę budowy niepodległego, suwerennego państwa. Tylko jej nie ma. Tylko tej partii nie ma. Są memlaki, są gowiny, są ten. Znaczy, ja się do tego nie nadaję. Ja się zdecydowanie tego nie nadaję, bo narobiłbym więcej bałaganu niż ten. Bo politycy jednak muszą mieć tą zdolność taką kręctactwa, kłamania, mówienia półprawd, a ja, jak państwo wiecie, nie bardzo to umiem. No, szeroko panu odpowiadam, no ale tak myślę. Proszę państwa, jeszcze jakieś pytania? Może szybkie pytanko i zakończymy, tak? Wiesiu? Podsumowanie. Jak państwo oceniacie to nasze dzisiejsze spotkanie? Ani razu nie padło pytanie o Unię Europejską. Dobre pytanie. Unia Europejska to jest wspaniała, proszę państwa, rzecz. Jest to znakomita ta komuna, coraz lepsza, prawda, dyrektywy, etc. Proszę państwa, no niestety, Unia Europejska to jest twór, w którym rządzą trzy w zasadzie państwa. Po odejściu Wielkiej Brytanii to prawdopodobnie to będą Niemcy i Francja, które będą starały się decydować o wszystkim. Coraz większa utrata suwerenności, coraz bardziej absurdalne przepisy. I po prostu, jeżeli państwo przyjrzycie się temu, w jakim kierunku ona idzie, to nie będziecie mieli wątpliwości, że jest to realizacja układu z Ventotene sprzed wielu lat ideologii komunisty Spinellego. Koniec. Znaczy, to dodam tylko tyle, że nie zauważyliśmy pewnego procesu, który jest bardzo niebezpieczny. Komuniści poszli w biurokrację. Komuniści są na uczelniach i w biurokracji. I w tym wygrywają z nami. Stosują procedury, wymyślają te procedury i sami wiedzą, jak ich używać. I Unia Europejska stała się Unią komunistyczną. I jako mechanizm gospodarczy nie przetrwa, ale jako mechanizm ideologiczny jeszcze będzie męczyła cały kontynent przez długi czas. Ja jestem zwolennikiem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. A to, co teraz jest Unia Europejska, to ja nawet nie wiem, co to jest. Bo jeżeli to jest realizacja Altiero Spinellego, tych manifestu z Ventotene, to oni dążą do likwidacji narodów, jednej armii federalnej i jednego kierownictwa gospodarczego, oczywiście, które będzie Sprechen Sie Deutsch. Związek Socjalistycznej Republiki. Gdzie jest bank, tam jest władza. Gdzie jest Bank Unii Europejskiej? Kto drukuje euro? Frankfurt. To jest niemiecki silnik, to jest źródło niemieckiej agresji na całą Europę. Więc dziękujemy naszym gościom za super, super autorskie spotkanie. Myślę, że dowiedzieliśmy się dużo, tak? No, pytania były bardzo dobre, odpowiedzi jeszcze lepsze, także dziękujemy bardzo. Zapraszam państwa do kupna książek, tak? Które tam z tyłu, prawda, mamy na stolikach i dziękuję bardzo za przybycie państwu, tak? W najbliższej przyszłości coś też zorganizujemy, jakieś spotkanie, a mam nadzieję, że redaktor... Ja chciałem podziękować.
Gadowskiemu przybędzie do nas powtórnie, prawda? Z panią Małgorzatą Putelnicką, tak? Zapraszamy ponownie do nas. Dziękujemy. Thank you.